Dzień dobry, Piotrek. Tomasz. Dzisiaj zapraszamy na odcinek związany z latarką Fenix HM65R Super Raptor! W końcu latarka Fenix HM65R do nas dotarła i jest w sprzedaży. Super Raptor, bo taka jest nazwa tego limitowanego modelu. Dostępna jest tak naprawdę tylko w Europie i oczywiście w Polsce. Czym różni się model HM65 Super Raptor? Przede wszystkim tym, że ma potężny strumień światła 1400 lumenów. Wow. Tutaj musimy zaznaczyć oczywiście, że to jest łączny strumień światła, ponieważ ta latarka ma dwie diody. Pierwsza dioda główna, która służy do emituje światło skoncentrowane, to dioda XML-U2, one o barwie chłodnej. Druga dioda mniejsza, która dodatkowo wyposażona jest w dyfuzor, to dioda XPG2 R5 o barwie neutralnej. Ja przyznam się szczerze, że miałem przyjemność testować prototyp tej latarki. Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Bardzo często korzystałem głównie z światła rozproszonego. Dystansowe oczywiście jak najbardziej tak samo przydaje się w terenie. Obydwie diody mogą działać równocześnie, możemy oczywiście korzystać z jednej, tylko i wyłącznie z jednej z nich, tak? Jeżeli chodzi o zasilanie tej latarki, 18650, czyli akumulator, do czego Fenix już nas przyzwyczaił, zamiennie możemy stosować oczywiście baterię CR123. Dodatkowo w latarce wbudowano port USB-C, który zapewnia najszybsze ładowanie. Sumaryczny zasięg światła dwóch diod wynosi 1400 lumenów, a zasięg tego światła to ponad 140 metrów. Kawał dystansu, kawał terenu możemy dzięki tej latarce oświetlić. Warto podkreślić, że każda z diod obsługiwana jest osobnym łącznikiem. Tryb światła skupionego ma aż 5 poziomów jasności. Światło rozproszone możemy regulować w 3 zakresach. Latarka posiada tak samo zabezpieczenie przed niekontrolowanym włączeniem, chociażby podczas transportu w plecaku. Typowa blokada. W modelu limitowanym Super Raptor mamy do czynienia z nieco innym rozwiązaniem technicznym, mianowicie z liniowym trybem pracy. To znaczy, że w każdym z trybów latarka będzie pracowała aż do wyczerpania akumulatora. W poprzednich latarkach zazwyczaj było tak, że podczas spadku mocy akumulatora latarka odcinała tryby. Czyli zmniejszała po prostu poziom jasności. Tak? W każdej chwili możemy sobie sprawdzić stan naładowania akumulatora. Diodowy wskaźnik górnej części korpusu. Jeżeli chodzi o wodoodporność, latarka jest w standardzie IP68, czyli dokładnie. Jest odporna na zanurzenie w wodzie oraz upadek z wysokości 1 metra. Ale do tego już Fenix nas przyzwyczaił. Tak. Nowe paski, odblaskowe paski z pewnością wpłyną na bezpieczeństwo podczas chociażby nocnych marszów na drodze. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie o super lekkiej konstrukcji, którą uzyskano dzięki zastosowaniu stopu aluminium i magnezu. Latarka bez akumulatora waży zaledwie 97 gramów. Więc dla osób, które cenią sobie wagę podczas swoich wędrówek, jak najbardziej polecamy ten produkt. I to tak naprawdę wszystko na temat tej latarki. Cała specyfikacja jest oczywiście na karcie produktu. Zachęcamy do zakupu. Dziękujemy bardzo.